Witam serdecznie i dziś jest już premiera tego wielgachnego boksa z Charizardem. Tak, on jest tak ogromny, że ja wątpię, żeby się to zmieściło, więc pokażę po prostu z kadrem. O, tu jest, tu się otwiera, tak? Trzeba to otworzyć, tak, tu się otwiera. O! O! Tu się powinno otwierać. O! To jest duże. Dostajemy taką zapychajkę. Nic tam nie ma. To co zaraz wyrzucę. Dostajemy w sumie tak. Promo z Charmeleonem i następujące boostery. Mamy Twilight Masquerade, Stellar Crown. Z czego co ja widzę, tu się schował Paradox Drift. Temporal Focus. Chyba kolejne. Zaraz zobaczymy, co to za boostery, ale mamy tutaj taką promkę Charmeleona ze 100 HP. No teraz się używa bardziej tej prom Charmeleonów z 90 HP, ale z bardzo fajną abilitką. No już się takich nie używa, ale kiedyś się używało. Aż przy Draga płucie to tego. Mamy tu kolejne boostery, oczywiście tutaj Twilight, Stellar Crown, tutaj jest ukryty zapewne Temporal Forces, razy dwa i tu też Paradoks. No i tu mamy tego Charmeleona bardzo grywalnego, który jest często u tego Charmendera, który jest często grywalny. I to takiego złotego. To jest ten sam Charmander, który często gra, 70 HP, kosztuje tylko jeden. Jest naprawdę bardzo dobry Charmander. No i przechodzimy do pierwszego deserku, mianowicie to jest powód. Dostajemy bardzo wielgachną statuetkę z Charizardem, no i kartą, która akurat ten Charizard nie jest aż tak grywalny jak ten, którego kojarzycie z Obsidiana, tego Infernal Reina. No tutaj tak to on wygląda, ten Charizard. Jest po prostu taki piękny i tutaj widać, że te ognie są w przeczystym, rzecz jasna, formaciku. No i widać, jak on to mocno daje. A, i tu w teorii można tu trzymać jakąkolwiek kartę. No i tu mamy tego Charizarda, ale to nie jest taki mocno grywalny, bo tu mamy z Braveyarem, który zadaje 60, ale jak go zeswitchujemy, to stówka. Dobrze myślę, tak. Jeśli ma damage countery, to zadaje 160, no i 330 dyskarduje 3 karty. Też można... Też tak w teorii tutaj, ale nie udało się. Podobno można tak to zrobić. O. Nie zawsze. No podobno tak można. Chyba, bo nie jestem ten. O, udało się, ale pewnie to zaraz spadnie. Nie, nie spadnie. No tak można sprezentować wtedy kartę, tak? No ale tu mamy takiego spoko. No i oczywiście ta statuetka, dla której chyba jest ten powód, że znaleźć na nią miejsce, bo to tak pięknie to wygląda dosłownie. Czy ja nie muszę wspominać o tym, że można sobie nawet taką kartę postawić. Jakąkolwiek. Mogę se czarek odłożymy na bok. I zaczniemy otwierać po prostu boostery. No tak, to jest przy Charmeleonie kodzik, ale ja go tutaj brzydko schowam. Co my tu mamy? Twilight Masquerade, Paradox Rift, Stellar Crowny, Temporal Forces i Paradox Rift. Zacznijmy od Paradox Rift. Bo tam można zdobyć wiele fajnych kart, na przykład Rebellion Moon. No ale tak, mroczną energię. Plus i... Tu mamy Tamanderusy. Tu mamy Toadskola. Toxela. Tu mamy Slithering Winga. Tu mamy bardzo ogrywany item, czyli Devo, które devoluje Pokemony. Znaczy taką dyskietkę. Jednorazowego użytku. Tu mamy Exploda. Tu mamy Slitherwinga w reversie. Tego Charplesta w reversie i mamy Espatres z ochronką, czyli takie mech trochę. A tych boosterów jest 10, więc mam nadzieję, że coś tutaj trafimy. Może się pociesz części.
Energia. Mamy tutaj Cutie Flya. Już widzę, jest pekowy. Tu mamy tego Dreambulla. Revzora. Mamy tutaj jeszcze Ponytę. Mamy tutaj Sandy Shocka. Mamy tutaj Braymana. Mamy tutaj Rapidasha i mamy tutaj Awakening Drum. Kolejny aspekt, który do kolekcji trafia. No, kiedyś karta bardzo grywalna, teraz już się jej w ogóle nie używa. No, jest to dalszym to, że bierzemy tyle kart, ile mamy w tym tych Ancientów w grze. No, tutaj ten sam Pokémon, no i Dunant Spurs całkiem grywalny. Pozwala na dobieranie kart. No to teraz wróci nowy dodatek, który jest, powiem szczerze, strasznie złośliwy. Ale mam nadzieję, że będzie ognista energia w nowym. Tu mamy Charatesta, Sikilizarowa, tu mamy Medichama Baby. Nie wiem, czy ten jest bardziej grywalny niż to gówno. Tu mamy Fossile, czy tam Root Fossil. Makoraka, mamy tutaj nie do końca Okabery, które jest gówniane. Vika Bolta. No, mamy Reverse Lataruma i mamy Rabuta. Bardzo ładnego Rabuta, więc to oddaję. I tu mamy Zaoran, która jest spoko, więc tutaj kolejny hit. No, paradoks kolejny. A, widzę, że już się spoilerowało gówno. Dobra, Garbatula, Maymay, Pacham, Minusi, Tatsugiri, Valilish, Defias Waste, Tingting, Tingtacking Reverse, no jeszcze Octillery Reverse, no i to sobie gniana palkia, okej. Okay. No, niespecjalna Twilight Master. Please, drobni coś dobrego, czyli mamy Arona, mamy tutaj Spiraka, mamy tutaj Sinshu, mamy tutaj Darmurkę, mamy tutaj takiego, jak tu się nazywa, Kilowater. O, coś się tu spojrzało. Tu mamy Graila. O, widzę, że tu będzie Ace, bo już się spojrzymy. Tutaj mamy Ogre Smask i mamy Secret Boxa, bardzo grywalna karta. Secret Box jest naprawdę bardzo grywalny. Dyskardujemy trzy karty z ręki i wyszukujemy Supportera, Stadiona, Itema i Tula. To jest naprawdę bardzo grywalne. Giraffe jest Reversem, no i Chestplace, więc tu mamy dwa speki. Nie najgorzej. No i to ten przejdzie do drugiej strony. No, zobaczymy. Tu mamy Twilighta. Dużo też tych paradoksów jest. No, tu mamy tak wodną, tu mamy Flibili, tu mamy tego Liquita, mamy tutaj Pom Czemana, tu mamy tego Pasolanda. Lucian, który jest bardzo chujowym supporterem, co jest największy sabotażysta, taki sus. Tu mamy jeszcze Darmatiana. Mamy oczywiście Lifliona. Reversem jest Hetagross. Fibas i Mundoroki. O, to jest rerka, którą bym chciała drapiać, czyli bardzo grywalna karta, czyli Mundoroki. Przekładanie damage'a z naszych Pokémonów na inne Pokémony, więc to jest karta z tych grywalnych. Przechodzimy do paradoksów. No. Mamy tu Swanna, Minchina, Puriona, Ferrosetta, Gibla, bardzo grywalnego Screamtaila akurat. To co to jest... To jest każde obowiązkowe, czyli Set of Vitality, czyli bardzo grywalny supporter, który ładuje Ancient Pokémony. Mirror, który kiedyś był często grany. No tak, Reversem jest Flamingo. Reversem jest Murby. I mamy Brood Bonneta, który jest całkiem spoko.
No sady będą drogie, no już jest to na RTM Wesela, to już nie muszę wspomnieć, że jak wydropimy RTM Wesela, to już jesteśmy do przodu. No dobra, mamy tutaj trawiastą, mamy czasplejta, mamy klinklanka, mamy syklizarła, mamy gulpina, mamy mięszał, mamy Gravity Gemstore, który jest bardzo grywalnym itemem, który powoduje, że nasze Pokémony mają o jednego retreata, zarówno nasz aktywny, jak i Pokémona przeciwnika. Tutaj widzę, że już jest spoiler. Mamy Eglosława i mamy, ojeju, czemu to się nie trafiło wtedy? Sparkling Crystal, czyli bardzo grywalny aspekt dla Tera Pokémonów. Jak gra się Dragapultem czy innym Tera, warto takiego posiadać. I mamy Glass Trumpet, też bardzo grywalny item. I mamy takiego Karakastę. Tym razem chcę odrobić. Akurat obławiamy się bardzo fajnie, zgrywalne bardziej rzeczy. No dobra, mamy tutaj tak ognistą, mamy tu oczywiście Rezora, mamy oczywiście Ponytę, mamy tutaj Czekolota, mamy tutaj Kompiedo, mamy Pikulusa, mamy bardzo grywalną Mist Energię, mamy tutaj Sambuka, Shaymin Reverse, Makor Reverse, no i Incineroar. No i Last Pack Magic, Paradox Rift, to chyba ten nie dropi. Się nie chciał. Ja powiem, że ten gra Charizard oddaje, muszę przyznać. Tu mamy tego Tinkfluffa, tu mamy Trabisza, tu mamy tego Krustlela, tu mamy Onixa, mamy Simsara, mamy Krobata, mamy Roka. Roak jest reversem, Skrinty reversem i taki Tinglu. Ale wracając, powiem tak. Ace-packi mi się trafiły i to bardzo dużo, muszę przyznać. Zresztą Sada też ma swoją wartość. Tak, aż 3 ace-packi, co nie wiem, czy to jest... No ten box stanął pod ace-packami. Nie jest to jakaś tragedia narodowa. 3 ace-packi pod rząd wywalone z tych więc dropy są. Dropy są, muszę przyznać. Ale dla figurki warto. Już tak to wyglądają dropy, te najcenniejsze. Incineroar chyba jest tylko taki mniej warty. No a reszta Secret Box to koszt na pewno jest on popularny. No ten jest trochę mniej. No i kryształ może też kosztować dużo, bo to gra w Dragapulcie. I chyba potem w Dortmundzie on trochę może zdrożeć, no i ten Raput, więc to jest najtańsze, to chyba można uznać za najdroższe. Więc warto.